Samogłoski ustne to jedne z pierwszych głosek, których uczymy się w naszym życiu i jedne z najważniejszych w całej naszej komunikacji. Zostańcie i posłuchajcie, dlaczego tych 6 głosek, choć jest ich tak mało, pełnią tak istotną rolę w języku oraz jak właściwie ich używać, żeby lepiej się komunikować. Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie Was witam. Samogłoski ustne, które są bohaterkami naszego dzisiejszego spotkania, to głoski tak zwane otwarte. Co to oznacza? To oznacza, że są to takie dźwięki, do wypowiedzenia których potrzebujemy otwartej jamy ustnej. To znaczy musimy otworzyć buzię, żeby je powiedzieć. Kiedy mówimy takie głoski jak na przykład sz, czy ż, czy ch, nie musimy otwierać buzi, bo cała artykulacja, cały proces powstawania tej głoski toczy się wewnątrz jamy ustnej. Do samogłosek ta buzia po prostu musi być otwarta. I tu jest pies pogrzebany i tu jest najważniejsza rzecz, którą chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie, dlaczego mamy taki problem z samogłoskami? To znaczy, bardzo często mówimy je niewyraźnie, na zamkniętej buzi, wymruczamy je. Przez to nasza mowa przypomina, szczególnie dla obcokrajowców, niekończący się ciąg szumu i różnego rodzaju szemrania. Otóż chodzi o to, żeby samogłoski ustne mówić bardzo dokładnie, to znaczy, żeby bardzo wyraźnie i świadomie otwierać usta, kiedy chcemy je powiedzieć. Samogłosek ustnych jest 6. Dzielą się one na 2 grupy. W pierwszej z nich znajdują się samogłoski a, o, u. W drugiej e i y. Jeśli patrzyliście teraz na mnie, to być może zauważyliście, że zupełnie inaczej wypowiedziałam pierwsze 3, a zupełnie inaczej drugie 3 samogłoski ustne. Otóż pierwsze a, o, u wypowiadamy w układzie podłużnym, czyli układamy buzię jakby w mały ryjek wysunięty do przodu. Natomiast samogłoski e i y wymawiamy w układzie poprzecznym, czyli uśmiechając się. To jest bardzo ważne, żeby nie mylić układu ust podczas wymawiania samogłosek, ponieważ ten układ ust determinuje też jakość tych samogłosek, czyli jakość dźwięku, jaki będziemy wypowiadać. Samogłoski ustne są ważne z jeszcze jednego powodu, mianowicie z powodu tego, że są nośnikiem akcentu. O akcencie już wielokrotnie Wam opowiadałam i jest to rzecz, która jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o melodii wypowiedzi, a także powoduje, że odróżniamy jeden język od drugiego. Natomiast żeby ten akcent mógł w ogóle wybrzmieć, to trzeba wypowiedzieć wyraźnie i nieco przeciągnąć w czasie samogłoskę. Czyli na przykład, jeżeli chcę powiedzieć słowo parasol, to żeby on zabrzmiał tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, czyli jak parasol, to muszę bardzo wyraźnie i dosyć długo powiedzieć samogłoskę a, środkową. Posłuchajcie, parasol. Nie mogę powiedzieć parasol, albo parasol, bo wtedy zupełnie nie jesteśmy w stanie skojarzyć tego słowa z tym, które na co dzień znamy. A więc samogłoski to bardzo ważne głoski w języku polskim. Pamiętajcie o tym, realizujcie je w otwarty sposób. Spójrzcie na Włochów, którzy samogłoski mówią na tak zwanym pełnym otwarciu. Ich usta są otwarte szeroko, w związku z czym bardzo wyraźnie ich słychać. Macie wrażenie, że Włosi mówią głośno i w zasadzie czasami nawet możemy pomyśleć, że krzyczą. Tak się dzieje właśnie dlatego, że mają dużo samogłosek w swoim języku. To znaczy te samogłoski często się powtarzają. W naszym języku już tak kolorowo nie jest, bo w słowie Szczebrzeszyn mamy tylko 3 samogłoski, a głosek jest znacznie więcej, więc szczególnie powinniśmy zwracać na nie uwagę i szczególnie je podkreślać, jeżeli już są. Pamiętajcie o otwartej buzi, to Wam pomoże poprawić swoją komunikację, będziecie mieli piękną dykcję i dzięki temu ludzie będą Was lepiej rozumieć. Tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawiajcie pytania, zostawiajcie komentarze i do zobaczenia.